Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym live, jak ja to lubię mówić, witam na kolejnym live. No tak jest, już ponad półtora roku rozmawiamy o fotografii, z fotografami, z ekspertami. Dzisiaj następny ekspert, to taki wyjątkowy, bo będziemy mówili o Leica. Leica jest bardzo wyjątkowa. Leica jest kultowa. Trzeba poczuć lajkę. Ja może wyjmę sobie schaweczkę, bo troszkę mnie zakłóca. Patryk Wiśniewski, witaj. Dobry wieczór. Z lajki. Leica Camera Poland, tak? Tak to powinno brzmieć. Tak, to powinno bardzo ładnie brzmieć. Bardzo profesjonalnie to brzmi. Także dzisiaj, no, Leica. Szanowni Państwo, Leica M11. Wiecie, że to jest taki najbardziej gorący model ostatnich dni, pod każdym względem gorący. Ja dzisiaj też premierowo będę go dotykał, bo nie miałem tej przyjemności jeszcze pracy na tym aparacie. Nie jestem teoretykiem, ja lubię właśnie zrobić zdjęcia i dopiero wyrazić swoją opinię, czy jest jakaś chemia między nami, czy jej nie ma. No myślę, że Patryk przekona mnie, że po live'ie bardzo będę chciał robić zdjęcia i myślę, że Was też przekona do tego, że M11 to jest to, co jest potrzebne do tego, żeby stworzyć swój projekt fotograficzny życia. Porozmawiamy też trochę o historii Leica, bo ona jest fascynująca. W ogóle o historii fotografii. No tak, właśnie to jest świetnie, że powiedziałeś, że historii fotografii, bo bez Leica nie byłoby, no, fotografii w XX wieku, takiego reportażu, jaki znamy ze zdjęć agencji Magnum, z Leica, i też nie byłoby tych kroków milowych może, albo byłyby zupełnie inne, albo w innym kierunku. Może by nie było pełnej klatki w ogóle też. No, Tak. Ja wolę określenie mały obrazek. Dobrze, Patryk, powiedz mi, co jest tą Leicą, że jak się już weźmie ten aparat do ręki i zrobi troszkę tym zdjęć, to już się wpada jak śliwka w kompot. To jest jak nauk troszkę. I nie chce się już z tego wychodzić. Trochę tak. To jest dobry zaczątek do dyskusji. Szczerze mówiąc, trudno powiedzieć, ciężko stwierdzić. Wynika to moim zdaniem z tego, może opowiem po prostu o swoich doświadczeniach z Leicą, ponieważ ja Leicę swoją pierwszą, jaką kupiłem, to była Leica M4P. Kupiłem ją będąc na studiach. No i pamiętam, że to były traumatyczne pierwsze 3 miesiące i płakanie w poduszkę wieczorami, gryzienie parapetu przez pierwsze 3 miesiące, ponieważ to był dość pokaźny wydatek na studencką kieszeń. Natomiast to, co ten aparat mi dał, to najpierw to, że przez pierwsze 3 miesiące musiałem się z nim nie rozstawać, musiałem nim fotografować, musiałem nim uczyć. Ponieważ spowodował, że musiałem zrobić 3 kroki wstecz. W tym momencie technika fotograficzna wygląda w ten sposób, że standardowe aparaty, nieważne czy mówimy tu o współczesnych bezlusterkowcach, czy mówimy o lustrzankach, czy o kompaktach, powoduje, że aparat robi wszystko za nas. W przypadku Leica, nieważne czy weźmiemy M3, czy weźmiemy M10, czy weźmiemy M11, cały proces wygląda dokładnie tak samo. Te wszystkie kroki musimy podjąć jeszcze przed wykonaniem zdjęcia, co przekłada się na to, że te zdjęcia są lepsze, i w związku z tym moim zdaniem to jest ta cała magia, że ten aparat tak bardzo przeszkadza, a jednocześnie to jego przeszkadzanie bardzo pomaga w robieniu lepszych zdjęć. Czyli pomaga kreatywności, tak? Tak. Powoduje, że myślimy przed zdjęciem i to nas cofa do tego, o czym trochę rozmawialiśmy przed, że zdjęcia powstają w głowie i to w naszej głowie musimy wiedzieć, jakie zdjęcie my chcemy wykonać, a dopiero potem dobrać sprzęt do tego.
A z Leicą jest tak, że tak jak mówię, że jeżeli już wejdziemy w ten tryb ją fotografowania i tego, że ten ekosystem, który jest z nami, czyli Eco M system, który jest z nami od 1954 roku, powoduje, że on się obsługuje cały czas tak samo. Jakby funkcjonowanie tego aparatu, i to jest Leica M3, czyli pierwszy aparat M systemów z takim specyficznym obiektywem, praktycznie nie różni się od tego, jak fotografujemy M11. No właśnie, to jest niesamowite, że przez całe życie można fotografować jakby tym samym aparatem, ale podążając za technologią, bo ciągle coś dochodziło, były usprawnienia w kolejnych modelach. No, teraz 11, no to jest bardzo zaawansowany technologicznie cyfrowy aparat. I to są kroki milowe, no, porównując do technologii w ogóle elektroniki w czasach M3, czy nawet w późniejszych czasach, to co reprezentowały, nie wiem, rakiety kosmiczne, jaką miały elektronikę, to co ma dzisiejszy aparat, to jest w ogóle szok. Tak. Ale jak się przyzwyczaimy do tej, no, w uproszczeniu powiem, guzikologii i do tego sposobu jakby trzymania aparatu, patrzenia przez wizjer, to, no, to praktycznie nic się nie zmienia w tym dyskomforcie. Bo często właśnie słychać takie troszkę narzekanie, przesiadka na bezusterkowce i z lustrzanki, że to jest trochę inaczej, że trzeba się przyzwyczajać, trzeba się uczyć od nowa. Tutaj niczego się nie uczymy od nowa. Tak, to jakby mamy pewność, że Henri Cartier-Bresson poradziłby sobie z M11. Co prawda narzekałby na nią, jestem przekonany. Wynika to z tego, że on posługiwał się obiektywem 50 mm standardowym i M3 jest w ogóle zbudowana wokół tego obiektywu, dlatego tu jeszcze raz pokażę ten aparat. Są te gogle, ponieważ jest założony obiektyw 35 mm, już z powrotem jesteśmy. Tak, tak. 35 mm i wizjer nie miał pokrycia kadru, w związku z czym, no, z racji, że to jest jednak był aparat produkowany dla reporterów, dostosowano ten wizjer tak, żeby mógł widzieć też ramkę 35 mm, więc możliwe, że Henri Cartier-Bresson by narzekał, ale już MP mógłby zamówić z wizjerem 0,85, takim samym jak w M3, i wtedy jakby ta, a nawet nie jakby, tylko obsługa aparatu wyglądałaby dokładnie, dokładnie tak samo. Ale myślisz, że taka technologia nie byłaby dla niego przyjemna, że on się tak zamknął w tym, że nie, no tak było i już nic nie zmieniajmy? Czy jednak ten postęp technologiczny, ja wiem, no, są ulubione, tak jak powiedziałeś, 50, tylko 50, nic więcej, ale no inne czynniki, właśnie możliwość pracy na wysokich czułościach, czy niekończący się jakby film, no bo jeśli włożymy, no tak, dużą pojemność karty, no ograniczona jest bateria i myślę, że na to mógłby bardzo narzekać, że przecież aparat był mechaniczny. To mógłby bardziej narzekać, że aparat nie jest natychmiast gotowy po naciągnięciu migawki. Jakby tam musi się włączyć, wyłączyć, coś tam, jakieś procesy elektroniczne zachodzą, a aparat analogowy był zawsze gotowy. No to jakby mówił, rozmawiałem nawet na ten temat z Bogdanem Dziworskim i on właśnie mówił, że jakby aparat zawsze trzeba mieć gotowy do ręki, do strzału, zawsze mieć go pod ręką i w przypadku aparatu analogowego nigdy się nie wygaszał, nigdy nie wyłączał się, bo jakby jeżeli nie mamy baterii, jest w pełni mechaniczny, to on zawsze był gotowy do uchwycenia decydującego momentu. Działał właśnie i to jest super, ale z drugiej strony zobacz, możliwość obejrzenia zdjęć, mamy gotowce praktycznie, oglądasz na ekranie i nikt już mu nie zepsuje wywołania, zlądowania w Normandii. No tak, to jest pewna zaleta, aczkolwiek my jesteśmy taką firmą, która również ma na przykład, w sensie nie ma obecnie, ponieważ jest to aparat, który wyszedł w zaledwie 2000 sztuk, ale jest to cyfrowa Leica M10D, której tylny wyświetlacz wygląda dokładnie tak. Jedyny podgląd, jaki możemy uzyskać z niej, to poprzez aplikację Leica Photos i on wtedy sobie leci na nasz smartfon. Tam możemy podejrzeć zdjęcie. Nie wiem, czy byśmy mu to wytłumaczyli. Tak, 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 tak. Właśnie
Zdziwiłby się, że telefon nie służy do dzwonienia. Z drugiej strony można by wtedy złapać fajną fuchę i być asystentem samego mistrza, bo i nie powiem, myślę, że na pewno byliby ludzie, którzy byliby gotowi wyłącznie obsługiwać smartfon Henri Cartier-Bressona. I odbierać połączenia. Okej, powiedz mi, co jest takiego niesamowitego w 11, co porównując do M10 powoduje, że przybieramy nóżkami i biegniemy do Leica Store, żeby go... Albo fotoformę. Albo fotoformę. I żeby go po prostu wziąć do ręki i zacząć fotografować. To wziąłem dobry aparat do tego. To, co mnie najbardziej podnieca w M11, mimo że dla wielu osób może nie będzie to jakoś szczególnie znaczące, oraz niestety jedyny sposób, żeby się o tym przekonać, jest to albo udanie się właśnie do Leica Store'u, bo tam są po prostu aparaty demo, albo odwiedzenie fotoformy 16 lutego. Tak, i tam, właśnie o tym też musimy i tam będę z tym aparatem, więc gorąco zapraszam. A mianowicie to, co mnie najbardziej podnieciło w M11, ty miałeś w rękach M10, ale jeszcze raz to wykonamy tą radosną operację. Weź sobie M10 do ręki. I teraz podam ci M11. I tego nie widać, ale jest zdecydowanie lżejsze i no to właśnie. Jest ekstra. Tak miałem powiedzieć, pewnie nie ma akumulatora w środku, ale coś, albo pewnie w środku jakiś taki mock-up. Nie? I jest to gigantyczna zmiana dla kogoś, kto z tą M-ką tak, chodzi. Zwłaszcza jak się weźmie tak, M3. To jest najlżejsza cyfrowa M-ka do tej pory wybrutukowana. Hmm. Dotyczy to wyłącznie niestety czarnej wersji. Czarny lak jest lżejszy. Nie, natomiast w czarnej wersji użyto na górnej ścianie, górna ściana jest ze stopu aluminium, a nie z mosiądzu, jak to miało do tej pory w zwyczaju być. W związku z czym możemy się cieszyć lżejszym aparatem i jest to super. Nie, to jest bardzo odczuwalne i myślę, że okej, ja lubię lżejsze. Z wiekiem doceniam, że coś jest lżejsze i nawet jeśli biorę tylko aparat z jednym obiektywem, jedną stałką, choćby 50 tutaj z Omikronem, to się wydaje lekkie, ale jak chodzę z tym cały dzień, to już czuję, no, że jednak jak idziemy to na wycieczkę po górach, więc jakby te... To tym bardziej. To jest naprawdę 25% różnicy i te 25% różnicy, zwłaszcza jeżeli porównamy sobie ten aparat w rękach, no to jest gigantyczna zmiana. A przy tak konserwatywnej firmie, jaką jest Leica, to naprawdę jest gigantyczna zmiana. Zmieniono też całkowicie, w sensie zmieniono, jakby sam korpus pozostał bez zmian i to też jest taka rzecz, którą uważam, że jest warta podkreślenia i bardzo istotna, ponieważ to jest aparat, który ma dokładnie taki sam rozmiar jak Leica M3, ta, o którą tutaj już kilkukrotnie wspomnieliśmy, czy Leica MP, która stoi sobie też przed nami, więc i forma, i to wszystko pozostało bez zmian, mimo to wprowadzono ponad 50 usprawnień. Część z tych usprawnień jest bardzo oczywistych i o nich od razu wiemy. Zmieniono matrycę, matryca ma 60 milionów megapikseli, nie 24 lub 40 jak w poprzedniej generacji. To, co jest jeszcze jedną bardzo podniecającą rzeczą w M11, to jest to, że Leica w swojej konserwatywności postanowiła włączyć swoistą fotografię obliczeniową i zaimplementowano algorytm, który w sposób inteligentny zmniejsza rozdzielczość obrazu. Nie jest to plik, który jest kompresowany, tylko jest to plik, który zbiera inną informację i sztucznie sobie powiększa te piksele, w związku z czym te zdjęcia z 36 i 18 milionów megapikseli są zupełnie inne niż z 60. Przekłada się to też na większy zakres dynamiczny, inną tonalność, etc. Powiedz mi, czy tak duża rozdzielczość to jest odpowiedź na potrzeby rynku, czy wreszcie
Lajka mówi, dobra, ja wam pokażę, jak powinna wyglądać jakość z naszej optyki. No bo wiesz, no było mniej pikseli, no to tak mówiliśmy, kurczę, no może jednak nie jesteśmy w stanie pokazać, że Leica nie może pokazać tych pełnych możliwości Summiluxa, czy choćby Summicrona, który jest po prostu niesamowicie ostry, ja go uwielbiam, a zwłaszcza 35. A teraz myślę, że da się wszystko wycisnąć z tego szkła. No więc to jest trudne i podchwytliwe pytanie, więc prawdopodobnie spędzimy w tym momencie dłuższą chwilę dywagując na ten temat. Odpowiedzią jest trochę taką ukrytą ten inteligentny algorytm, który zmniejsza rozdzielczość. To, co w ogóle jest też istotne w przypadku Leica i w przypadku jej obiektywów i tego, czemu one tyle kosztują i tak dalej, jest to, że obiektyw Leica, który ma napisane F1.4, ma być obiektywem F1.4. To nie jest obiektyw, którego użytkownik ma przymknąć do F2.8, żeby on miał pełną ostrość, tylko on ma być ostry tam, gdzie ma być koniec. Jeżeli zaś chodzi i to sobie świetnie radziło, dawało radę na tych matrycach 40-24 miliony megapikseli. W przypadku 60 milionów jest to już tak gęsto upakowana matryca, że zalecane do tej matrycy są obiektywy APO. I ja to przetestowałem, no i to jest prawda. Na APO rzeczywiście tam jest pokaz technologicznej możliwości kunsztu inżynieryjnego, jakości wykonania, etc. Natomiast jeżeli byśmy chcieli użyć na przykład tego obiektywu, to już może on być zdecydowanie mniej ostry i nie mieć tej legendarnej jakości, a bardziej malarski, więc tak bym no to... No właśnie, bo to jest troszkę też inny sposób wpadania światła na matrycę, bardziej telecentryczne. Te obiektywy współczesne do cyfry są robione troszkę inaczej niż kiedyś do analogu. No, zrobiło się to modne nawet. Zabawa właśnie w analogowymi obiektywami starymi, bo one bardzo ciekawy sposób rysują. Tak, to nie ukrywam, jednym z moich ulubionych w ogóle szkieł tak ever w historii jest to maleństwo, które jest tutaj. Ja sobie to pozwolę je wypiąć. To jest 35.1.4 Summilux pierwszej generacji. Jest to najmniejsza 35.1.4, jaka kiedykolwiek została zbudowana, a to jest współczesna 35.1.4, więc ta różnica no, jest dość pokaźna. I ten obiektyw nie jest ostry. To nie będziemy tu ukrywać. Ale ma klimat. Ale no maluje. On nie robi zdjęć. On naprawdę maluje i zdjęcie nim wykonane jest praktycznie niepodrabialne, więc i to jest też bardzo fajna cecha Leica jako producenta, że od 54 roku ten bagnet pozostaje bez zmian, co przekłada się na to, że nadal możemy sobie pozwalać na te eksperymenty i ten system jest wręcz gigantyczny. No to jakby możemy korzystać z Summicrona, który był projektowany pod M3, możemy korzystać z Summicrona współczesnego, który jeszcze pamięta czasy filmu, a możemy korzystać właśnie z najwyższej jakości możliwej optyki obecnie na rynku, czyli 50 APO. Czyli w sumie efekty można uzyskiwać dobierając odpowiednią optykę z odpowiedniego okresu, a nie cyfrowo, czy powiedzmy jakimiś filtrami, tak jak Olympus na przykład ma tak zwane filtry artystyczne. To są nie. Jakieś cyfrowe modyfikacje. Tutaj jedyną opcją modyfikacji takiej wejście w bajkowy klimat, no to jest założenie starszej optyki. Oczywiście możemy się też bawić filtrami, nie ma tam problemu, natomiast jakby możemy też otworzyć cały szereg rzeczy, które są całą jaskinię obiektywów, które zostały kiedyś wyprodukowane i je podpiąć do tego aparatu na zasadzie plug and play.
Mało tego, jest jeszcze jedna taka śmieszna rzecz. To nie będzie działało niestety na M11, ale będzie świetnie działało na monochromie, czyli lajce MC, która rejestruje tylko światło, nie rejestruje barw, bo nie ma filtra kolorystycznego. I ona dużo więcej wybacza w związku z tym optyce. I tam zabawa polega na tym, że możemy jeszcze zapinać w ogóle już jakieś szalone konstrukcje, na przykład na gwint M39. I wtedy się okazuje, że Leica M jest największym systemem, jaki kiedykolwiek został wyprodukowany, który zachowuje pełną kompatybilność cały czas, bo tam są po prostu adaptery, które są dedykowane, wyświetlają się ramki i możemy bawić się wszelkiej maści Jupiterami czy innymi tego typu szkłami. Teraz tak oglądamy wersję cyfrową Leica, wchodzimy do środka. To wszystko możecie zobaczyć na stronie Leica. Świetna rzecz. Właśnie rozbieramy śrubeczki, wykręcamy z Leica. No właśnie, matryca Bessy CMOS-owa. Powiedz, jaka ona jest? Bo to jest trochę takie innowacyjne w lajce. Jakie ty masz odczucia? To jest zupełnie inny obrazek, takie mam wrażenie. Ja jeszcze nie robiłem zdjęć, więc tak zadaję pytania, patrząc na to specyfikacje. I jestem bardzo ciekawy, jakie będę miał odczucia, oglądając pliki z jedenastki w stosunku do właśnie tych starszych modeli, na których ja pracowałem, ja osobiście uwielbiałem najbardziej monochroma swojego, ale no wiadomo, nie będę porównywał to z monochromem, ale M9, M10 i teraz czy to będzie dla mnie jakiś odczuwalny taki przeskok, że ten obrazek jest inny? W stosunku do poprzedników, to Tak? tak, należy się prawdopodobnie naszym osobom, które są obecne na live, pewne wyjaśnienie, jeżeli nie są biegłe w historii cyfrowych lajek. Jest taki aparat Leica M9 i może nie jest to dobre, co powiem, ale powiem, to jest to mój ulubiony aparat cyfrowy, jaki Wiesz, kiedykolwiek jest na wiele rynku. osób Oraz uważam, że jest ma to to samo aparat, zdanie. który w małym obrazku ma najlepsze kolory, jakie kiedykolwiek były. I to niestety już nie zostanie powtórzone, ponieważ korzystał z kodakowskiej matrycy CCD, która dawała po prostu zupełnie inne barwy. I to, no, to było fantastyczne narzędzie. To jest mój mokry sen, że oni wypuszczą współczesny aparat z współczesnymi procesorami, który będzie szybki, responsywny, będzie działał tak jak M11, ale że tam będzie matryca CCD. I ona nawet nie musi mieć tych 60, nawet nie może mieć 12, no byleby była matryca CCD. Ale to wiele osób ma to takie wspomnienie tych matryc CCD, nie tylko z M9, ale ze średnich Tak, formatów tak. czy z Nikonów. I to po prostu był inny kolor. Więc jeśli chodzi o ten kolor z M9, moim zdaniem on jest niepodrabialny. Ale wiesz, jak sobie przypominam, że jak była przesiadka z CCD na CMOS, to każdy mówi, kurczę, jest lepiej, jest, odczuwamy to. I ludzie się cieszyli, a teraz tęsknimy za tym unikalnym obrazkiem. On miał masę wad, Cały ale szereg. W M9 trzeba było naświetlać i jakby nadal trzeba naświetlać, jeżeli mamy ten aparat, ją praktycznie jak negatyw. W sensie on tam nie ma żadnego wybaczenia błędu. Nie ma, że Tak. naświetlimy 400, nie doświetlimy 2 EV i nic się z tym plikiem Czyli nie jak wydarzy. Nie, slajdy. kompletnie się rozsypie. Jakby albo trafiamy w punkt, Także albo... trzeba było się nauczyć Tak, fotografować M9, a tak. potem się odwdzięczała doskonałymi obrazami. Więc z tym jest. Więc tak jak mówię, z M9 jest pewien problem. Jeśli chodzi w stosunku do M10, to, że dodano nową matrycę, moim zdaniem nie wpływa źle przede wszystkim na obrazek. Nadal mamy ten taki charakterystyczny Leica look, i to jest tak, że w ślepym teście podejrzewam, że moglibyśmy porównywać sobie tutaj zdjęcia i pewnie byśmy trafili, które zostało zrobione Leicą. Natomiast to, co jest też bardzo istotne, to wprowadzono przed matrycą dwa filtry. Jeden jest IR, drugi UV.
które są w nowej technologii i to rzeczywiście przekłada się na kolory, że jeżeli użyjemy tych 60 milionów, jeżeli jeszcze zapniemy do tego obiektyw APO, to ten plik jest fenomenalny i pod względem kolorystycznym i jakościowym nie ma tutaj do czego się przyczepić. Właśnie, za doskonały obrazek. Super ostry, aż oczy krwawią. Nie, on właśnie nie jest aż taki, że jakby to nie jest takie jak w niektórych współczesnych bezlusterkowcach. Jest takie poczucie, przynajmniej ja tak mam, nie wiem czy wszyscy tak mają, ja tak mam i tak odbieram te zdjęcia, że one są takie, trochę tam jest chyba dużo więcej obliczeniowości, że mamy tą płaszczyznę ostrości, a przed nią jest nieostro, a za nią jest też nieostro i jakby widać, że tam była jakaś ingerencja, to tu nie, tu nadal jakby oni wierzą w tą fizykę i stąd też ta ceny obiektywów. A lubisz takie testy, gdzie powiedzmy obiektywy APO, pełny otwór, super żyleta, przymykamy jeszcze bardziej ostre i jeszcze ostrzejsze. I zastanawiasz się, czy w pewnym momencie już nie widać i zastanawiasz się, czy ty już nie widzisz, bo masz pewne ograniczenia, czy ten obraz już nie jest ostry, ale mi się wydaje, że my już i nasze, nie wiem, może monitory mają jakieś ograniczenia, bo ten obrazek naprawdę jest niesamowicie ostry i dopiero robiąc duży wydruk na papierze, no to jest wielkie wow. Tak, znaczy to w ogóle też jest tak, że polecam wszystkim drukowanie swoich zdjęć, bo to jest i wielka przyjemność i po to trochę to robimy i obcowanie z ekranem, nieważne czy ten ekran będzie tego rozmiaru, czy to będzie ekran 13-calowego laptopa, czy jakieś graficzne EIZO, to nadal się to nie umywa do odbitki, czy do wydrukowanej książki i z mojej perspektywy to dopiero tam wtedy rozmawiamy tak. O oryginale w ogóle, to jest koniec, że jakby oryginałem nie jest plik, oryginałem nie jest to, co wyświetlamy i jak to przygotowujemy, tylko oryginałem jest to, co drukujemy na papierze i tam jest ta moc. Nie miałem takich zabaw, żeby nie jestem osobą, która dzieli włos na czworo, nie spędzam czasu na plikach cyfrowych przy 400%, przyznaję się bez bicia, natomiast to, co mnie najbardziej cieszy w obiektywach APO lajkowskich, 35, 50, 75, w 75 tego tak nie czuć, w 90 też, ale już 135, owszem, pomimo, że to jest bardzo trudny obiektyw do pracy tym aparatem, to 35, 50 i 135 są całkowicie przezroczystymi obiektywami. I to jest takie bardzo dziwne wrażenie, którego ja nie miałem z żadnym innym obiektywem, z którym miałem przyjemność obcować. W sensie, jeżeli weźmiemy Summicrona M-kę, dajmy na to, 50 czy 35, to on ma jakąś charakterystykę. Jak weźmiemy, tutaj przyniosłem też Voigtlandera Apollantara, 35, to ona... Jest, jakiś ma charakter taki swój, natomiast w przypadku obiektywów lajkowskich APO to się ma wrażenie, jakby tam między okiem a matrycą nie było nic i to jest naprawdę bardzo dziwne. To bardzo dziwne i polecam sprawdzić. Wiesz co, doszedłem do zasilania w aparacie, nie wiem czy Państwo to dobrze widzą, bo... Można sobie obejrzeć cały ten aparacik. To jest w ogóle dramatyczna zmiana, żeby też Państwo, którzy są online, wiedzieli. Jest to gigantyczna zmiana, ponieważ historycznie wyglądało sobie to tak, że musieliśmy ściągnąć o tą płytę. Tu się ładowało film. W przypadku cyfrowej ery musieliśmy ściągnąć płytę. I tu wkładaliśmy kartę i baterię, a w przypadku najnowszej cyfrowej ery dokonał się największa zmiana designerska od 1954 roku, czyli dostęp do baterii jest bezpośredni. Szok! Oraz można tak aparat zasilać w trakcie pracy za pośrednictwem kabla. USB-C, jest port USB-C. No właśnie, zobaczcie tutaj jeszcze też... Ten port USB-C to też jest taka właśnie nowość i czyli on może pracować na kablu? Może. No, czekamy w tym momencie na update Capture One'a i podobno ma być normalnie tethering.
Więc może to już być aparat studyjny. Nike M11, aparat studyjny. Bardzo ciekawe. W sumie niesamowite w lajce jest to, że to jest tak proste, że no naprawdę ta instrukcja obsługi nie jest potrzebna. Tak, no jakby wszystko, w sensie to jest to trochę, co mówiłem, że ten aparat nakłada na nas tyle ograniczeń, bo też znów, żeby objaśnić komuś, jak my z tego aparatu korzystamy, pozwolę sobie zapiąć obiektyw. Proste. Nie wiem, czy się wyostrzy, ja może spróbuję, tak? Nie wyostrzy się. Jednak woli nasze buźki wyostrzyć, ale jest niesamowicie proste. Tak, ponieważ jakby najważniejsze jest to, że musimy się poruszać, mieć świadomość tego trójkątu ekspozycji, ponieważ z perspektywy użytkownika mamy dostęp do ISO, które znajduje się tutaj i ono jest na takim pokrętle i po prostu nim obracamy. Mamy bezpośredni dostęp do przysłony, która jest na obiektywie. I nie ma żadnego przełożenia elektronicznego, w sensie musimy tę decyzję podjąć świadomie przed zrobieniem zdjęcia i mamy dostęp do czasu, który również jest na samej górze i więc z takiej perspektywy, jak aparat jest na pasku, jesteśmy wszystko od razu w stanie czas ustawić. I czułość przysłona. Dokładnie. I wykonać zdjęcie, co też jest o tyle istotne, że aparat może być gotowy do zdjęcia, zanim go podniesiemy do oka. Ja się muszę przygotować, to nie tak proste. Ale wierzę mu na słowo. Fantastyczne. Tak. I chciałem powiedzieć, że mam 21 lutego właśnie urodziny. 14 są walentynki też. I... Okej, okay. Tak jest, tak, na walentynki, na urodziny oczywiście, czyli no, na jedno może być obiektyw, na drugi aparat, taki i już. No dobrze, ty powiedz, co jest jeszcze w tym aparacie takiego ciekawego, oprócz, znaczy mam tu na myśli funkcjonalność, bo mówiliśmy o jakości, mówiliśmy o prostocie, mechanice, wytrzymałości, budowie, ale nie mówiliśmy, co w tym menu jest. W menu, i to jest jedna z ulubionych rzeczy w aparatach Leica, moim dla mnie, w menu jest niewiele rzeczy. Nie jest. Ono jest niezbyt rozbudowane. Dlatego ten live będzie bardzo krótki, bo nie ma o czym mówić. Jakby to, co jest fajne, to że aparat ma dotykowy ekran. Quick menu praktycznie. Dotykowy ekran, matka boska, lajka. Quick menu pozwala nam obsłużyć wszystkie niezbędne funkcje, czyli możemy włączyć, wyłączyć live view, możemy ustawić tryb, czy ma być seryjny, czy nie seryjny, ustawić tryb pomiaru, który jest w tym aparacie trochę inaczej realizowany, o tym możemy porozmawiać później. Balans bieli to jest jedyna rzecz, której nie jesteśmy w stanie ustawić z perspektywy, z poziomu aparatu, tylko musimy się wklikać w menu. A samo menu główne to jest 5 zakładek, które pozwalają nam ustawić niezbędne rzeczy, ale to są naprawdę niezbędne rzeczy. Jakby to jest aparat do fotografowania. On no nie filmuje. I o to chodzi. To jest sprzęt, którym po prostu ma robić zdjęcia. Tak. Tutaj nie ma. To nie jest komputer, w którym możemy sobie znaleźć dziesiątki apek do zabawy. To jest prosty aparat, który ma pomóc w fotografowaniu, realizacji naszych pomysłów. No i ma być niezawodny, właśnie nie rzucać w oczy, bo jednak ten design jest taki, no, oldschoolowy. I no jednak większość ludzi, tak patrząc na to, pomyśli, kurczę, gościa nie stać na porządnego Canona. Tak, to też jest taka szokująca rzecz w momencie, w którym zaczynamy fotografować Leica M-ką, że ludzie kompletnie nie traktują tego poważnie aparatu. To, co jest też super w przypadku wykonywania portretów tym aparatem, w momencie, w którym weźmiemy duży aparat,
jakikolwiek, albo po prostu weźmiemy nawet nieduży aparat, ale aparat z dużym obiektywem, jesteśmy rozpatrywani w kategorii fotografa. W momencie, w którym bierzemy Leica M-kę z jakimś fenomenalnym szkłem, możemy zrobić absolutnie fenomenalne rzeczy, a ludzie zazwyczaj po tej drugiej stronie obiektywu kompletnie nie są stremowani, bo jakby nie podchodzą do tego poważnie. Tak. To jest aparat, który już nie jest utożsamiany z tą aparatem. Z wszystką piątką 1.4 to wygląda to jak aparat turystyczny troszkę. Tak. A no, pomyślcie, jak wyglądają dzisiejsze 35 1.4, które no, mają bardzo skomplikowaną budowę, są większe niż aparat, tak. Mają jak teleobiektywy. Także więc to ma swój... To ma swój urok, tak. I ma swoje naprawdę zalety, więc jakby mi się też zdarzało pracować jako fotograf i bardzo to doceniałem, że zwłaszcza jeżeli mamy sytuację, że bohater zdjęć jest nieśmiały, to naprawdę to jest aparat, który po prostu otwiera w ogóle zupełnie inne pole do współpracy, bo automatycznie ten taki... Trema schodzi, bo już nie jesteśmy na tym etapie, że fotografujemy kogoś wielkim aparatem, jesteśmy panem fotografem, tylko tak. Wiesz, tak się zastanawiam nad ramkami, bo to jest czasami problem dla kogoś, kto zaczyna fotografować innymi aparatami, zaczyna przygodę z Leicą, że jest mu trudniej, bo zmieniają się ramki, ale jednak ten obraz nie jest taki jak w lustrzance. Tak. Trzeba się tego nauczyć. To jest w ogóle gigantyczna zmiana, która bardzo przekłada się także na fotografowanie. Jakby, żeby też znów było, to musimy dłuższą historię opowiedzieć. Tu jest wizjer optyczny i całe ostrzenie opiera się na manualnym ostrzeniu. Ten aparat nie ma żadnego autofokusa, żadnej wspomagaczki. W tym wizjerze jest czysta optyka, czysta inżynieria, nie ma tam... Jakby szokiem są LED-owe ramki, tak to powiem, bo w analogowych aparatach one w ogóle były realizowane przez również optycznie. To, co daje ten wizjer, to po pierwsze jest to, że my patrzymy naszym okiem. W sensie nie mamy do czynienia z taką sytuacją, w której nie patrzymy przez obiektyw. O, patrzymy dokładnie przez to. To, co widzimy, to widzimy i obiektyw nie wpływa na fotografowanie. Drugą rzeczą jest to, że widzimy też to, co dzieje się poza kadrem i to jest niezwykle istotna rzecz, ponieważ MK, zwłaszcza z 50, odwdzięcza się tym, że jesteśmy w stanie kontrolować całą fotografowaną scenę, więc możemy zareagować, przekadrować w trakcie, co jest niezwykle przydatne w wszelkiej maści fotografii reportażowej, ulicznej. Decydujący etc. moment. Tak, tak. To dlatego to było przedłużenie oka Henri Cartier-Bressona, którego już tu wspominaliśmy, czy jeden z ulubionych aparatów Joela Meyerowica. No właśnie, którym okiem ty pracujesz, prawym czy lewym? Mam to szczęście, że prawym, bo w przypadku lewego jest to oczywiście pewien dyskomfort, bo mówimy o tym, ponieważ pracując prawym okiem, ja mogę mieć lewe cały czas otwarte i dodatkowo jeszcze śledzić tą scenę, która się dzieje obok, więc jest to taki pewien handicap. No właśnie, ty robisz to tak, jak powinieneś robić, a ja się chowam za tym aparatem. Jak będą rzucać kamieniami, to zawsze aparat mnie ochroni. Nie, no ja po prostu niestety lewym, więc nie wykorzystuję w 100% możliwości lajki. Tak. Prosty aparat, a ja i tak nie. Tak, wszystko. To niestety jest tutaj już cecha osobnicza. Nie mamy na nią wpływu. O, i tu mamy moja lajka trójka, załatwiła mi dwie kawy z nieznanymi dziewczynami, poconymi na ulicy. No, czyli można rwać na lajkę. To a propos walentynek może było. Dobrze. To mała przerwa na reklamę. 16 lutego w Warszawie w Fotoforumie. Tak, na Andersa. Na Andersa. Dzień otwarty z Leicą. Ty oczywiście będziesz. Ja będę, będzie modelka, będzie M11, ale przyniosę też ze sobą szereg innych aparatów, tak żeby można było sobie porównać, czy
M11 rzeczywiście daje mi coś więcej niż M10R, albo na przykład, czy monochrom jest tym aparatem, który pasuje do danej osoby. Będę miał też Q, będzie też SL2S i SL2 oraz kompakty, więc całe portfolio zabiorę ze sobą na ulicę Andersa. Za duży wybór. Trzeba przyjść ze swoją kartą. To jest ważna uwaga, jeżeli Państwo by się chcieli wybrać. Proszę przyjść z taką kartą, którą można sformatować w aparacie. Niestety lajki mają to do siebie, że lubią się pogryźć z innymi plikami, więc uprzedzam. Są zaborcze. Każą wyrzucić wszystko, co było wcześniej. Dokładnie tak. To jest ogólnie koniec. Powinno się tak robić, a w przypadku lajki to ona potrafi po prostu powiedzieć, że no niestety wymagam formatu. Rwiemy zdjęcia z twojej przeszłości. Dobrze, to może trochę historii, skąd ta lajka. Dlaczego w ogóle lajka jest taka ważna? W sumie prawdziwy aparat to stoi za nami tutaj. Wielki format i to jest w ogóle sprzęt dla profesjonalisty. Lajka, pojawiając się na rynku, no na początku nie była uważana za sprzęt. To był skandal. Profesjonalny, tak. To był skandal. To w świecie profesjonalnych fotografów było nazwane damskim aparatem. Aparatem, który pasował do damskiej torebki. Ja osobiście uważam, że to jest wielka zaleta, ponieważ dzięki temu pojawiło się wiele kobiet w ogóle w fotografii. I w Polsce świetnym tego przykładem jest chociażby Zofia Chomentowska i jej zdjęcia tak. Z Polesia, które właśnie były wykonywane lajką. Więc tak, to był aparat, który wywołał skandal swoisty, jeśli chodzi o taką poważną fotografię. Pojawił się w 1926 albo 25 roku, kurczę, nie pamiętam teraz dokładnie. W każdym razie w drugiej dekadzie XX wieku pojawiła się Leica 1 na targach w Lipsku. I był to autorski projekt Oskara Barnaka, bardzo istotnej postaci. A teraz pokażę pierwsze zdjęcie wykonane Leicą. Tak, to jest pierwsze zdjęcie wykonane Leicą UR. Leica UR trzeba wpisać i sobie zobaczyć. Jak to sobie wyglądało. Z takich ciekawostek dotyczących tej Leica UR mogę powiedzieć, że w ogóle ten aparat powstał przez przypadek, jak wiele fajnych rzeczy w historii. Leica powstała w taki oto sposób, że i w ogóle skąd się wziął się ten mały obrazek? To tak, jak powstała Leica, skąd się wziął mały obrazek i co miał z tym wspólnego Oskar Barnak i czemu to powstało przez przypadek? Jak zwykle, wszystko przez przypadek. Tak, otóż to był początek XX wieku i narodziła się kinematografia. Jakby bracia Lumière, kamery i tak dalej, i tak dalej. Pojawiła się taśma, na tej taśmie można było rejestrować. Natomiast to, o czym wiele osób może nie wiedzieć w związku z fotografią cyfrową i tym, że już weszli w ten świat bez z dobrymi materiałami fotograficznymi, bo jeżeli ktoś zaczynał od Kodaka i Ilforda jak ja, no to miał do czynienia tylko z dobrymi materiałami fotograficznymi, to może nie wiedzieć, że po prostu filmy różniły się w zależności od tego, kiedy zostały wykonane, jakiej chemii użyto, swoją czułością. W związku z czym potrzeba było testować te filmy przed kamerami, przed włożeniem ich do kamery, żeby wiedzieć, jak je naświetlać. I tak powstała Leica UR. To było małe urządzenie, które miało za zadanie testować czułość filmu. Na potrzeby kinematografii. Tak. W momencie, w którym Oskar Barnak to zbudował i to pomyślał sobie, że w sumie lubię fotografować. I pomyślał, pyknę sobie projekcik na boku. Pyknie sobie projekcik drobny na boku, ponieważ on lubił fotografować, bardzo lubił piesze wycieczki. Wetzlar to jest taka miejscowość, która jest niedaleko Górek i on tam sobie robił te landscape'y, tudzież pejzaże. Natomiast z tymi pejzażami był pewien istotny problem. No co by się nie zrobiło, trzeba było brać albo to, albo takie mniejsze.
albo jeszcze fotografować na szklanych płytach, bo te błony jeszcze wtedy nie były takie tak. bardzo, bardzo popularne. Czyli walizka szkła. W związku z czym trzeba było tachać tą walizkę szkła, więc on sobie pomyślał, pyknę sobie projekcik na boku i wziął tą lajkę UR na ulicę, zrobił zdjęcie, mówi działa. Poszedł, zrobił pejzaże, mówi działa, więc poszedł do swojego szefa, Ernesta Lajca drugiego i mówi, słuchaj, ja mam tutaj taki projekcik na boku, zrobiłem, jedziesz do Nowego Jorku, weź zrób parę zdjęć. No i on rzeczywiście przywiózł zdjęcia z Nowego Jorku pamiętać, z ulicy. Że był problem z optyką. Tak. Ale Oskar Barnak znał się na tym, bo troszkę inaczej był naświetlany ten materiał światłoczuły, do potrzeb kinematografii i obiektywy kinematograficzne nie kryły tak. tej zwanej pełnej klatki, jak to się dzisiaj mówi. Tudzież małego obrazku. Czyli małego obrazka. Który jest podwojeniem klatki filmowej. Tak, podwojeniem klatki filmowej, czyli dzisiaj mikro 4/3. APS-C. No, czy APS-C. No właśnie, no zrobiono odpowiednią optykę. I dlatego pierwsza lajka miała niewymienną tą optykę. Dokładnie, to był taki tak. niewielki aparat z niewymienną optyką, który właśnie pokazali na targach w Lipsku. No i tam to był jednocześnie skandal i zachwyt, bo reporterzy się na to rzucili. I w ogóle powstała dzięki temu aparatowi, oprócz małego obrazka, tudzież pełnej klatki, de facto fotografia reporterska, bo jeżeli porównamy sobie, jak wyglądała fotografia reporterska, wrócimy się do Rogera Fentona, który... No na szkle, Collodion i tam z tymi wojny na Krymie i ci panowie się przygotowujący i turlanie kul, żeby były bardziej tak. A on miał atrakcyjne wizualnie. W takim wielkim wozie. Dokładnie. No to zmienia całkowicie. To co, też co zmieniło całkowicie, to że ten aparat można było mieć w kieszeni. Ja myślę, że można by to porównać do... Tak. Smartfonografii. Tak. Ja w ogóle bardzo lubię porównanie do smartfonografii i dawałem kilka wykładów na różnych festiwalach dotyczących tego, czemu ta lajka w tej historii fotografii jest tak istotna i tam takie porównanie się pojawia, ponieważ na wykładach Andrzeja Zugmuntowicza, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli nas słucha. On przytoczył takie badania, według których w momencie, w którym pojawił się iPhone w 2008 roku, dziennie zaczęło powstawać tyle zdjęć, ile powstało w całej historii fotografii. Że jakby to było, to jest ta skala jakby ilości obrazów, tak, które ilości, powstają. Tak. I w przypadku lajki też możemy trochę o tym mówić, bo jeżeli porównamy sobie to do ustawiania statywu, wkładania szklanej płyty i tak dalej, do tego, że po prostu wyciągamy aparat, przesuwamy przysłonę na F8, świeci słońce, więc jeżeli mamy 200, to sobie ustawimy jedną 500 i to zdjęcie wyjdzie. A na F8 jeszcze tak ustawię i w ogóle jestem na hiperfokalnej i będzie ostre. Więc wyciągając aparat z kieszeni, de facto już mogliśmy zrobić zdjęcie i 36 tych zdjęć i one nie mieściły się w walizce, tylko jakby całodzienna wędrówka po górach, to były dwa filmy. To jest gigantyczna zmiana, która całkowicie zmienia fotografię. Pojawia się też perspektywa żabę dzięki lajce, pojawia się perspektywa ptasia, bo jeżeli porównamy sobie, to można powiedzieć, że perspektywą ptasią jest pierwsze zdjęcie Daguera, to z Pucybutem. Natomiast ono jest wyprostowane, ten aparat, jakby to było powtórzenie malarstwa, że zachowano perspektywę, a tymczasem pojawia się lajka, no i Rodczenko bierze tą lajkę i bach, tak, i zaczyna fotografować. Nowej i tak, to w ogóle zmienia całkowicie postrzeganie świata, to zmienia to, jak ludzie zaczęli fotografować i patrzeć na świat, bo optyka miała bardzo istotny wpływ na to, jak ten świat wygląda i zrywa fotografia w tym momencie z malarstwem. Ale też lajka, że się źle kojarzyć, bo po ulicach biegają tak zwani lajkarze, którzy... I była plaga warszawska. Była plaga warszawska, tak przy międzywojniu. Masa fotografów na ulicy zaczepiali, robili zdjęcia i wciskali karteczkę, proszę tutaj w tym zakładzie fotograficznym będzie do odebrania.
No i to była plaga, męczyli okrutnie. Nawet ostatnio na Facebooku czytałem taki artykuł właśnie z jakiegoś kuriera tak, tak, jest taki artykuł, że o pladze lajkarzy na ulicach warszawskich. No, ale to tylko taka ciemna strona. No, pojawili się wybitni fotografowie, Henri Cartier-Bresson, który stworzył tak zwany decydujący moment. My pokażemy kilka teraz prac Magnum, strona Magnum, polecam ogólnie, agencja Magnum, którą też założył właśnie Bresson ze swoimi kolegami. To w ogóle jest też taka jeden mały trend, który pozwolę się włączyć tutaj. Jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek kontakt z historią fotografii, w sensie wie, kim jest Henri Cartier-Bresson, Gary Winogrand, Robert Capa i właśnie Fenton. Capa nie był takim lajkarzem. Nie, on później się przerzucił na kontakta, tak. To prawda, ale istotne jest to, o czym mówię i czemu ta lajka jest tak istotna w historii fotografii. Każdy prawdopodobnie z uczestników tego live'a oglądał kiedyś zdjęcie zrobione lajką. I jestem tego w 100% pewien. Jeśli nie, to właśnie oglądam. Fantastyczne w zdjęciach Bressona jest to, że tam się zawsze wpisuje z tą czarną rameczką, żeby pokazać, że to jest 100% kadr, że to jest nie potem coś się tam zrobi, przyciągnęliśmy parę fotek, potem się obrobi, będzie cacy. Nie, to jest szalone. Jest po prostu perfekcyjny strzał. To jest naprawdę szalone w tym człowieku, że ja mam taką guilty pleasure albumów złożonych ze stykówek. Bardzo lubię oglądać stykówki w ogóle fotografów, bo to pokazuje, jak się te stykówki zachowują, jak oni pracują i tak dalej. Album Magnum, tak? Tak, jest Contact Sheets Magnum. Fantastyczny album, gorąco polecam. Ale i to w ogóle jest fenomenalne, żeby zobaczyć, jak to zmienia, jak fotografowie pracują. I mniej ciekawe są te rzeczy dla mnie osobiście z fotografii modowej, bo tam po prostu często zdarza się tak, że mamy film na jedną scenę i oni po prostu wybierają najlepsze zdjęcie, tam jest dorysowywane potem coś, fragment kadru. Natomiast jeżeli zobaczymy właśnie sobie stykówki Henri Cartier-Bressona i to, że to jest zawsze 100% kadru, zawsze jest ta ramka nie jest przypadkowa, tylko to jest po prostu 100% kadru, to jest to naprawdę imponująca rzecz. Ja próbuję teraz znaleźć, ale może... A ulubione stykówki moje to jest taki człowiek, wybitny fotograf i wybitna postać dla pracy kuratorskiej, czyli Gary Winogrand. I to, jakie on miał stykówki, no to jest absolutna smartfonografia. No. Dobrze, ja może pokażę tylko okładkę. Oj, chyba nie to chciałem. Zaraz, sekundkę. Próbujemy cofnąć. Dobrze, za chwilkę pokażemy. Coś mi nie chce iść. No patrz, jaka jest możliwość rzeczy martwych. Tak bywa. Dlatego trzeba je redukować. Tak, masz rację. Dlatego coraz więcej mechanizmu. Dobrze, to ja pokażę ogólną tutaj z Google'a stronę i zobaczcie. To jest okładka książki, warto ją kupić, zobaczcie, jaki jest potencjał, jest masa stykówek, są świetnie opisane, oznaczone, które kadry zostały wybrane i naprawdę niektóre są niesamowite, choćby Elliot Irwitt, który robił 6x6, to słynne zdjęcie z psami, te nóżki. I to jest wycinek jakby 30% kadru. Tak, znaczy to w ogóle też pokazuje, że jeżeli nie ma tych ramek, to oznacza, że to zdjęcie zazwyczaj było mocno skadrowane, tak. bo jakby to w ogóle wyglądało zupełnie inaczej, ta fotografia. No ale Bresson, no właśnie. Tak, ale Bresson to jest zawsze pełna ramka i to jest naprawdę jakieś szalone. To jest
szalone, co ten człowiek robił. Także no, myślę, że warto popatrzeć, jak wybitni fotografowie myśleli, tworząc reportaż. To jest fajna lekcja. Można sobie przestudiować poszczególne właśnie takie słynne zdjęcia, jak oni doszli do konkretnej właśnie pracy, czy Robert Frank, choćby nawet tak, to... tworząc album Ameryka. I kurczę, ja jestem zawsze zachwycony. To jest taka książka, do której wracam często i to jest niesamowite kino drogi. Tak, to jest. To jest to w ogóle niesamowite, to jest jak lajka. To jest książka, która powstała w latach 50. i ona nadal jest super. To jest... Ale co ciekawe, on nie mógł tego wydać w Stanach. Tak. Nie podobało się. Jaka Ameryka taka brzydka, to nie to. I to w ogóle jakieś dziwne kadry. Dopiero Szwajcarzy to wydali. To jest fenomenalne kino drogi. To też doskonały fajna, album. Fajna historia i też. No, warto poczytać w ogóle o agencji Magnum. Jest taka fajna książka, nie mogę sobie teraz przypomnieć tytułu, ale może za chwilkę przypomnę. Napisana przez głównego chyba edytora. Właśnie zaraz sobie przypomnę, to wam powiem. Jak trzeba, to zawsze się nie pamięta. Ale pokażemy też innych fotografów. Może jeszcze wrócę do Bressona, bo cóż, tu jest kupa świetnych zdjęć i ja pamiętam fantastyczną wystawę w Królikarni parę lat temu i tam były oryginalne baryty, niesamowita jakość, jak na oczywiście możliwości czasami materiałów, na których on pracował. Świetnie skadrowany, zawsze było passepartout, ale były te czarne ramki. To w ogóle też jest niesamowite, jak się widzi te odbitki Bressona, że to tak. Rzeczywiście jest, jakby tam jest wszystko bardzo klasyczne, ale to tak pasuje. To jest w ogóle niesamowite, że właśnie to jest tak wszystko tam idealnie dobrane. Ja miałem wtedy taki dzień wystawowy i najpierw poszedłem właśnie do Królikarni obejrzeć wystawę Bressona, stare baryty, piękna fotografia tradycyjna, a potem poszedłem na wystawę fotografii cyfrowej, która była perfekcyjna. I ja się zastanawiałem, czy to jest fotografia, czy to jest grafika, bo to było tak obrobione, tak perfekcyjnie wylizane po prostu w Lightroomie. Ogromne wydruki, czarno-białe też, jak Bressona, i ja wiedziałem, że to jest świetna wystawa, ale z drugiej strony czułem, że to nie jest jakby moja fotografia, że ja jestem w tym obszarze analogu, który jest taki bardziej trójwymiarowy. Czy fajne jest to, że mamy, wiesz, w tym momencie wybór i jakby mimo, że te klisze są coraz mniej dostępne niestety, to jednak nadal można tego spróbować i nadal można poczuć tą monochromatyczność, bo moim zdaniem na przykład tej czerni i bieli nie da się zrobić i nawet Leica monochrom nie robi tej czerni i bieli, mimo że jest bardzo blisko. No dokładnie tak, chociaż monochrom jest specyficzny, on ma piękny obrazek i jak ktoś cyfrowo chce robić fotografię czarno-białą, no to naprawdę z czystym sercem polecam, kupcie sobie monochroma. A jak nie możecie sobie kupić, to po prostu zróbcie nim kilka zdjęć, bo to też jest tak, że to od razu otwiera oczy, czemu nie wystarczy zmienić JPEG-a na czarno-biały. No dokładnie. Ja myślę, że też przede wszystkim inaczej myśli się tworząc fotografię czarno-białą, inaczej kolorową. Kompletnie. Więc robienie to jest... zdjęcia, zobaczy się, czy będzie czarno-białe, czy kolorowe, to jest totalnie błędny kierunek. To jest trochę to samo, co mówiłem też na początku, że to, co jest najfajniejsze w lajce, to, że ona ogranicza. To monochrom jest kolejnym ograniczeniem, że tego zdjęcia już nie cofniemy. I to powoduje, że zupełnie inaczej myślimy o obrazie, zupełnie inaczej myślimy o fotografii. I to jest też taka śmieszna rzecz. Rozmawiałem kiedyś z Wojtkiem Grzędzińskim, który posiada taki oto aparat z tym właśnie brakiem wizjera, którym pracuje na co dzień. No i właśnie on powiedział, że to, co zauważył od razu po przesiadce z M10 na M10D,
to fakt tego, że zdjęcia ma lepiej wyświecone. Bo jakby on już nie może sobie pozwolić na to, że on zrobi zdjęcie i coś poprawi. Jakby nie ma tej możliwości, mimo że to jest doświadczony reporter, to jest świetny fotograf, to nie jest Tak. osoba, która nie wie do końca, co robi. To mimo wszystko on mówi, to się od razu przekłada, to od razu lepiej zdjęcia są wyświecone. Nie masz możliwości podejrzenia. Czyli tu już procesor musi Tak, bardziej już pracować. inny procesor angażujemy, już nie sztuczna inteligencja. No właśnie, kto w Polsce z takich znanych fotografów pracuje na lajce? Zawsze mówiło się Tomasz Tomaszewski, chyba najbardziej znany polski fotograf. Jego słynny projekt jeszcze od czasów analogowych. To byłem szóstki. Tak, to był M6, kultowy właśnie aparatem Leica M6. No ja uwielbiam jego projekt z Ameryki. No potem Cyganie. A potem już była cyfra, wiadomo. Wojtek Grzędziński. Jest Karol Grygoruk, jest Karol, tak. Krzysiek Ślęzak, jest Agata Grzybowska, i to są wszyscy ludzie, którzy jakby korzystają z lajki na co dzień. Mamy fantastycznego fotografa Michała Banińskiego, który na co dzień mieszka w Londynie. Jest Bartek Pogoda, więc tam jest jakby cały szereg ludzi, którzy korzystają z tego ich aparatów na co dzień, i to też jest jakby bardzo istotne dla nas jako producenta, że te fotoaparaty pracują, w sensie takim, że to nie jest sztuczne, to nie jest jakoś tam wymyślone. My nie mówimy o tym, że to jest jakiś tam aparat reporterski, który nie wpływa na zdjęcia. Wpływa i mamy na to potwierdzenia. Tak, ale co jest ciekawe w ogóle, to są tak proste aparaty i można powiedzieć archaiczne w pewnym Tak. sensie, W sensie. bo no, nie mamy autofokusa, który dzisiaj jest standardem. Szczerze mówiąc, biorąc do ręki Leica, nigdy nie myślałem, że ja go potrzebuję. To jest gdzieś automatycznie coś się we mnie przełącza, że ja nie myślę, że aparat za mnie ustawi ostrość. I co się okazuje, że nawet jeśli ja ten autofokus wyłączam, jeśli posiadam w ogóle w jakimś systemie, czy to jest Sony, czy Canon, w zależności na czym pracuję, okazuje się, że odkrywam większe możliwości, że bardziej to zdjęcie jest przemyślane, bardziej jest zrobione przeze mnie. Bo znów wyłączamy wspomagaczkę i wbrew pozorom to się naprawdę bardzo, bardzo dobrze przekłada. Zwłaszcza, że się okazuje, że jakby ostrość może być nie w punkcie, gdzie mamy ten punkt ostrości. W przypadku bezlusterkowców to się mocno zmieniło, ale w lustrzankach, zwłaszcza jeżeli nie korzystaliśmy z 1D Nikonów serii D2, D3, D4, D5 i tak dalej, to te punkty ostrości były bardzo blisko i to, że można, że manualne ostrzenie pozwala całkowicie je przenieść i ustawić tą płaszczyznę ostrości tam, gdzie ją chcemy, a nie tam, gdzie jest ten punkt, to całkowicie zmienia również fotografowanie, więc gorąco polecam. No właśnie, czyli manual, myślenie, myślenie, myślenie i Tak. od razu. I po 3 miesiącach będą efekty. Tak, no to trzeba się przyzwyczaić, trzeba się To niestety trzeba przesiąść. fotografować. Tak jak mówię, te pierwsze 3 miesiące zazwyczaj z Leica M wolę uprzedzać ludzi, którzy się nad tym aparatem zastanawiają. No to jest mordęga, no, bo to jest naprawdę 3 kroki w tył, żeby zrobić gigantyczny skok milowy w swojej fotografii. To tak, jakby Amerykaninowi powiedzieć: dobra, wsiadaj do samochodu z ręczną skrzynią Tak, biegów, tak, tak? tak, tak. To jest. Dobrze, to teraz pokażemy Sobola. To jest dopiero fotografia. To jest Nie już będę bardziej. powiększał, bo po 22 może powinno być. No dobrze, ale to jest współczesna fotografia. No, Leica monochrom, tak? Głównie Sobol. Później już tak, bo te pierwsze rzeczy, zwłaszcza te Sabine i Gomez Brito Family, to jest jeszcze z jego czasów studenckich i on je realizował na monochromatycznej kliszy po prostu. Tak samo jest z iTokio, który też jest świetnym albumem. Natomiast od projektu Arrivals and the Departures, tak, jest to wyłącznie Leica monochrom.
którą zrobił jakąś szaloną ilość zdjęć. On mi to mówił osobiście, że to jest tam, ja nie wiem, on ma chyba 100 czy 150 tysięcy zdjęć z tego cyklu. No to jest gigantyczna postać, fenomenalna. Wielka szkoda, że porzucił w pewnym sensie fotografię, że on już się zajmuje swoim archiwum, a głównie łowi ryby. Natomiast mogę, myślę, że mogę, no powiem, idzie nowa książka Jakoba i nie mogę się jej już doczekać, bo to są foty, które i od tego projektu już jest Leica Monochrome, które no z przyjemnością się ogląda, z przyjemnością się te albumy przegląda i to jest też taki człowiek, który pokazuje to, co z tego aparatu można wyciągnąć, bo nawet jeżeli sobie pomyślimy, że to po prostu są zaświecone lampą czarno-białe zdjęcia, to jednak tej tonalności i dynamiki jest tutaj od groma. I polecam też jego wystawy, ponieważ odbitki Sobola są robione w taki trochę szalony sposób, mianowicie on zrobił je technologią hybrydową i to jest tak, że on robił negatyw z pliku cyfrowego. I ten negatyw dopiero był naświetlany na papierze barytowym, a książka z kolei była drukowana trichromią i to jest też taka specyficzna technika druku dedykowana do czerni i bieli, więc zarówno odbitki, jak i książki gorąco polecam. Nie przestańcie oglądać twórczości wyłącznie na jego stronie internetowej albo w waszych smartfonach. Dokładnie tak, albumy polecam. Ja mam... Bardzo lubię album, który ma wspólnie z Petersenem. Który? Bo są dwa. Kurczę, zaraz poszukam na stronie. Ale oni mają taki jeden wspólny, gdzie nie do końca wiadomo, kto zrobił te zdjęcia. I to jest naprawdę tak, ten. To jest fantastyczna rzecz. Fantastyczna książka. Także polecam, polecam. Fajna rzecz. Warto kupić. Bardzo inspirująca fotografia. Właśnie powiedziałeś o tej sposobie jakby przejścia w drugą stronę, nie tak jak normalnie jest, że większość osób fotografuje analogiem, skanuje i potem tak, jest to fotografia cyfrowa. Ja właśnie też często robię tak, że no ale niucha robię cyfrą, obrabiam tak jak chcę i tworzę z tego negatyw, a potem robię z tego baryty w większym formacie. I znowu na chwilkę nas wycięło, ale jesteśmy. Na pewno dojdę, o co chodzi z tym błędem. Na lajka trzeba jeszcze zmienić. Może jeszcze ze trzy live'y i odkryję to, dlaczego mi się tak dzieje. A wcześniej się nie działo. Także witamy Sebastiana, który się pojawił. Cieszymy się, że chociaż troszkę później. Zawsze można nas obejrzeć o godzinie, znaczy nie godzinie, tylko o każdej godzinie, zaglądając na Facebooka Fotoformę, tam z zakładcy Filmy są wszystkie live'y i nasz dzisiejszy też tam będzie. Wspomnieliśmy o Sobolu, wspomnieliśmy o Bressonie, ale jeszcze powinniśmy wskoczyć na jakąś fotografię kolorową. No bo co, tylko te czarno-białe i czarno-białe, no to Joel, chyba... to też jest fantastyczna postać. Najbardziej kultowa tutaj postać i powiększę troszkę fotki, żeby było lepiej widać. To jest no, słynne street photo. Z Nowego Jorku. Z Nowego Jorku. Kultowe miejsce. To jest fantastyczne zdjęcie. I to jest kultowe zdjęcie. To jest fantastyczne też zdjęcie. I też w sumie lajka. Tak, on w ogóle na początku miał dwie lajki. Na początku eksperymentów z kolorem. To w ogóle też ciekawie teraz z tej perspektywy brzmi. Po prostu poszedł, kupił sobie dwie lajki. W jednej miał czarno-biały film, w drugiej kolorowy. I tak fotografował na początku, że każdą scenę przefotografowywał na obu aparatach i dopiero po kilku
takich rolkach stwierdził, że kolor to jest to, jak chciałby opisywać świat, bo po prostu przenosi więcej informacji o tym świecie. I został przy tym kolorze i my się możemy tylko z tego cieszyć, bo to jest kawał naprawdę fantastycznych historii, fantastycznych zdjęć, nie tylko z Nowego Jorku. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, o właśnie, ja może pokażę fragment zdjęcia, który jest ważny, tylko my musimy się przesunąć, bo zasłaniamy. I cóż, tu nie chodzi o to, żeby robić pierwszy plan ostry, a wszystko z tyłu nieostre, tak jak dzisiaj jest trochę modne, bo tak to też trzeba No tak, to powiedzieć. jest fotografia z cyklu F11, myślę. No, F11, 5, 6, 8, ale to jest taka fotografia, takie bezpieczeństwo, że możemy pracować na głębi hiperfokalnej, albo wiemy dokładnie, w jakim promieniu jesteśmy w stanie złapać ostrość. I ja kiedyś, dawno temu, kiedy pracowałem jeszcze jako taki fotograf usługowy i robiłem zdjęcia na weselach, i pracowałem właśnie na przykład Nikonem FM-ką z 35, to ustawiałem sobie przysłonę 8 i wiedziałem, że w promieniu, nie wiem, tych 4-5 metrów mam ostre i tylko się obracałem, na przykład jak fotografowałem ludzi, którzy tańczą. I to było dla mnie ważne, że byłem bezpieczny, nie martwiłem się tym, czy autofokus nadąży, nie nadąży, czy on złapie ostrość tam, gdzie chce albo nie chce. Ja wiedziałem na 100%, że te zdjęcia będą technicznie ok. Ja tylko martwiłem się kadrem, czy ja w odpowiednim momencie łapię to, co chcę. Aczkolwiek to se nevrati, moim zdaniem, niestety. I wynika to z tego, że jeżeli obejrzymy sobie te zdjęcia tych mistrzów fotografii ulicznej i reportażowej, u Cartier-Bressona tego aż tak bardzo nie widać. Tam te kadry jednak były bardzo zaplanowane i on nie posługiwał się tą hiperfokalną aż tak. Natomiast Bresson czy Winogrand, no to są ludzie, którzy, nie Bresson, przepraszam, Meyerowicz czy Winogrand, to są ludzie, którzy właśnie mieli od F5 i 6 w górę i raczej bliżej F11, podejrzewam. To te zdjęcia, jakby ta optyka wtedy i to, że oni byli w ruchu, powodowała, że te zdjęcia to nie są żyletki. Jeżeli zobaczymy sobie część tych kultowych zdjęć w oryginałach, w odbitkach, no to się okazuje, że ta ostrość jest po prostu w takim szerokim planie, że jednego punktu nie znajdziemy. Tak. No, niestety w przypadku cyfry możemy zrobić sobie te 100% kadru, które jeżeli byśmy chcieli robić 100% kadru na wydruku, to by się okazało, że to drukujemy billboard w 300 dpi i tak dalej, i tak dalej. Więc ta hiperfokalność w cyfrze, jeżeli jesteśmy, to jest takie określenie angielskie pixel peeper, to niestety to nie zadziała. No i jeszcze ostatni William Eggleston, który wprowadził kolor na salony, bo kiedyś fotografia tak zwana artystyczna to była fotografia czarno-biała. Żadna galeria szanowana nie chciała koloru. Kolor był passé, amatorski po prostu. A tutaj facet nagle robi dziwne rzeczy w kolorze i mówi, że to jest okej. I przekonał ich. Tak, no, A dzisiaj przekonał Johna Szarkowskiego i to jest tak. legendarna wystawa w Museum of Modern Art. No to jest też fantastyczna postać. To są zdjęcia, jakie ja chciałbym robić. To jest sposób, w jaki chciałbym patrzeć na świat. I naprawdę jest to facet, który cały czas fotografuje. To jest fantastyczny zapis czasu, ale to jest zrobione w niebanalny sposób. Chociaż zobaczcie, to są generalnie proste zdjęcia, ale też trzeba umieć patrzeć i albo dostrzegać nawet, bo to jest też ciekawe, że mówi się, żeby fotografować, nie jechać na drugi koniec świata i wykonywać świetne zdjęcia kolorowe w Indiach, czy w Japonii, czy nie wiem,
Ameryce Południowej. Tylko, żeby te zdjęcia zrobić na swojej ulicy, w swoim mieście. Ja mam czasami z tym problem, bo jeśli chcę robić tego typu zdjęcia, które teraz pokazuję, to mam wrażenie, że to jest nieciekawe, bo mi się to opatrzyło. Ale co ci... jadę do innego miasta, które może być kilkadziesiąt kilometrów obok, i tam już wydaje mi się to ciekawe. Czy moim zdaniem to jest w ogóle największy problem, żeby znaleźć fotogeniczność wokół siebie, bo fotogeniczność jesteśmy bardzo łatwo w stanie dostrzec w miejscach, których jesteśmy pierwszy raz i one w jakiś sposób nas fascynują. Natomiast przekonać siebie do tego, że rzeczywistość wokół nas jest fotogeniczna, jest już bardzo trudno, ale trzeba to robić, trzeba się przekonywać, bo potem mamy takie zdjęcia i to jest w ogóle świetny zapis też, jak już niedziałający blok Kuby Dąbrowskiego, Accidents Will Happen. I to jest fantastyczna kopalnia zdjęć, które po prostu pokazują, że można robić Amerykę w Polsce, bo trochę do tego się to sprowadza. To jest też problem w pewnym sensie historii fotografii, że jesteśmy przyzwyczajeni do tych obrazków amerykańskich, czy właśnie gdzieś tam National Geographic, a niestety nie mamy takiego światła. Bardzo bym chciał mieć światło z Sydney i robić takie też zdjęcie jak Trent Park, ale to jest Tak, niemożliwe, to było jeżeli nie moje jesteś w marzenie. Sydney. Dopóki nie jesteś w Sydney, nie jesteś w stanie. Dopóki nie staniesz w Hongkongu albo w Nowym Jorku i nie zobaczysz, że te wieżowce robią blendę i jeszcze oprócz tej blendy takiej sztucznej to są te smugi świateł, które wpadają, to niestety nie jesteś w stanie sobie tego uświadomić. Natomiast Eggleston jest fotografem z południa Stanów Zjednoczonych, a południe Stanów Zjednoczonych ma zdecydowanie więcej światła niż my w Polsce. Ale widać te gorące kolory u niego. Tak, to Kodachrom. Tak. To jest no unikalne po prostu. Tego się nie da podrobić, można tak to powiedzieć. Fascynujące są właśnie kolory na zdjęciach Eggleston'a. Ja ogólnie jestem czarno-biały, typowo fotografii czarno-biały. Nie lubię, kolor mnie rozprasza. Nie lubię właśnie budować kadru, ale ta fotografia mnie fascynuje i oglądając tego typu zdjęcia mam ochotę spróbować. Ogląda nas Krzysiek Gołuch. Witaj Krzyśku. Ja właśnie mam cały Cześć, czas Krzysiek. w głowie twój projekt Hotel. To jest wybitna I to książka, jest proszę państwa, i to właśnie... jest wybitna Tak, fotografia, musicie i kupić to ten jest album. to w ogóle koniecznie. Koniecznie. To jest. I to jest właśnie australijskie światło, tak? Tak, ale to jest więcej niż australijskie światło. Jak ja zobaczyłem tą książkę, to pamiętam tą rozmowę z Maćkiem Jeziorkiem, który stał i mówił: Zobacz, to jest jak Jeff Wall, człowieku, to jest jak Jeff Wall, to jest w ogóle narysowane, to jest ustawione wszystko. To jest fenomenalna rzecz i życzyłbym sobie, żebyśmy musieli oglądać, musieli, chcieli, mogli, musieli oglądać takie reportaże fotograficzne czy dokumenty, bo jest to projekt gigantyczny, gigantyczny. Ja tylko Nie, to jest fenomen. wrzucę tutaj tak na szybko, żebyście zobaczyli. Powinienem troszkę zmniejszyć, żeby była cała okładka. O! Także I to nie jest obraz, proszę państwa, to jest zdjęcie. to nie malarstwo, to fotografia. Także gratulujemy, Krzysztof, fantastyczny projekt, a wy koniecznie musicie mieć ten album. I koniecznie zobaczyć wystawę, bo te zdjęcia też Tak. dopiero mówią, jak one są w tym rozmiarze. Tam jest chyba 70 na 50 centymetrów, Ja albo może specjalnie 100 na pojechałem do 70. Białegostoku, żeby obejrzeć. Byliśmy na finisażu Krzyśka i naprawdę robiło wrażenie. Coś niesamowitego. Także no, dobra fotografia to jest na papierze. Tak. Tak jak mówiliśmy. Tak, to jest, to tam jest, trzeba oceniać fotografię. Do tego zachęcam. Tak, to jest uczta wtedy. Szanowni Państwo, rozmawiamy długo i coraz bardziej się ekscytujemy, bo mówimy przecież o lajce i o wspaniałej fotografii.
No, jedno z drugim się bardzo wiąże przecież. Jeszcze raz wrócimy do reklamy. Ja muszę ją tutaj odnaleźć. Martyna wspiera i napisała 16 lutego w Warszawie w Fotoformie na ulicy Andersa. Dzień otwarty z lajką i można sobie macnąć M11. I będzie srebrna i czarna, więc będzie można sobie zobaczyć, że to jest coś. Te 25% lżej to jest coś. To jest coś. Nie, naprawdę fajnie się trzyma w ręku. I ja bym z tą małą 35, to myślę, że w tym secie bym się bardzo polubił. Ja uwielbiam aparaty, które są proste, bo one nie rozpraszają. Nie zastanawiam się, co jeszcze jest do użycia w tym aparacie, czego jeszcze nie wykorzystałem, jakiej funkcji. Tak samo jest z ilością aparatów, bo to też czasami jak zabieram sprzęt na jakiś plener fotograficzny i myślę sobie, to teraz mam czas na fotografowanie i upycham do bagażnika. Jeden aparat i taki, panoramiczny, i wielki format, i jeszcze Holgę dorzucę, i coś tam. I okazuje się, że na koniec to wszystko leży w tym bagażniku, a ja fotografuję jednym aparatem i jednym obiektywem, bo nie jestem w stanie wyprowadzić na spacer całego tego sprzętu. No, i to nie ma sensu w ogóle, dlatego Leica jest takim synonimem właśnie minimalizmu i doskonałości fotograficznej, bo nie rozprasza nas praktycznie nic w tym aparacie. Mamy tylko jakość i prostotę i lecimy. Tak, jeden obiektyw. Ralph Gibson poleca 50 i twierdzi, że żeby fotografować M-ką trzeba cały rok spędzić z 50. Ja na początek, jeżeli nie korzystamy z okularów, sugerowałbym 35, bo z racji większej głębi ostrości jest po prostu łatwiej nią fotografować. Napiszcie, jaką wolicie ogniskową, 35 czy 50. Ja na co dzień wolę 35, ale mam takie jazdy, że jestem 50-kowy. Ja mam taką oto sytuację, że im jestem starszy, tym dłuższe obiektywy wybieram. I teraz jestem już na etapie 50-tki. 50-tka to jest super obiektyw. Bo się nie chce podchodzić. Może tak być. Będzie 90-tka. Może tak być. Ja tu nie nadążam za waszymi komentarzami, ale bardzo się cieszę, że dużo piszecie. Przysłała tutaj Piotr, napisał 5-6. Ja to widziałem wcześniej i tak. 5-6 to jest taka przysłona, która kiedyś była standardem. Mało kto, pamiętam, z moich znajomych schodził poniżej 5-6, ponieważ baliśmy się, że nasze zdjęcia mogą być nieostre. No tak, to... A wiele można było uratować. Niedoświetlone, prześwietlone, ale nieostre, no niestety. Tak, to jest też taka wartość przysłony, która z racji łatwości pracy współczesnymi aparatami trochę znikła i to ściganie się, żeby można było właśnie robić wszystko na 1.4 i im dłuższy i jaśniejszy, tym lepiej. To powoduje trochę, że tracimy tą taką fotografię właśnie jak Joela Majerowica, która wymagała jednak zaplanowania, czy o Henri Cartier-Bressona, że on rzeczywiście ten kadr musiał mieć ułożony w głowie i tak go sfotografować, żeby to się wszystko zgadzało, bo po prostu nic nie jest rozmyte w tle. I to samo też dotyczy tych portretów, że wtedy też jakby standardową przysłoną portretową to było F4 po to, żeby cała głowa była w głębi ostrości. Nieistotne było to, czy oko jest ostre, tylko chodziło o to, żeby głowa była mniej więcej ostra. No tak, a dzisiaj wykrywanie oka, prawe, lewe, prawe, lewe, czy środkowe, czy który profil, czy mrugamy, czy nie. Więc To jest moim zdaniem najbardziej nęcąca rzecz w lajkach, w M-systemie, że to jest aparat, który cofa nas i powoduje, że więcej myślimy, fotografując. Nie, myślę, że popycha właśnie. Na początku cofa. Popycha do myślenia, popycha do pracy. Tak, to fakt. Nie lejuchujemy. To nie, jest w ogóle. Taki wózeczek, który nas będzie woził, tylko naprawdę... Trzeba myśleć, trzeba chodzić, bo nie ma zoomów. W sensie... Ale to zdjęcie jest wtedy wasze. Tak. I
wypracowane, wymęczone. No nie jest może wymęczone, to jest złe określenie. Ja bardzo cenię właśnie to, że ja po prostu wchodzę w taki transik, nic mnie nie rozprasza, po prostu robię zdjęcia. Patrzę kadrem, myślę kadrem i ramki też bardzo pomagają, właśnie decydujący moment, komponowanie. Tak, to jest jakby inna, inna filozofia. Inna filozofia, inna praca i to jest jedyny aparat, który zapewnia tą, wymusza inną pracę i pokazuje inną filozofię, bo jakby jest to jedyny seryjnie obecnie produkowany aparat z manualnym ostrzeniem, jedyny seryjnie produkowany dalmierz. Jakby żaden inny aparat nie da tego, co Leica M11 i dam sobie za to palca, rękę, czy tam kciuka odciąć. Ostro! I polała się krew, szanowni państwo, myślę, że pora kończyć klasyczne 90 minut live'ów naszych. No cóż, robiliśmy normy, tak? Tak. Nie, ja tak naprawdę to chciałbym też troszkę pofotografować. Boję się, że tutaj zaraz mój gość powie, że ja to chcę już iść do domu i nie dam ci już tego aparatu się pobawić, a więc muszę się choćby na chwilę załapać na te parę pstryków. Nie, my jesteśmy jak tacy najgorsi, wiesz, dealerzy z anegdotą. Pierwsza działka za darmo. Weź, pofotografuj. Przyniesiesz jutro. I tak też będzie. A jutro będę stał pod drzwiami sklepu i ja chcę M11. Dobrze, to mam klikać koniec. Dobrze, szanowni państwo, bardzo wam dziękuję za to, że spędziliście ten wieczór razem z nami. Fascynująca Leica. Fascynujący fotografowie i mój bardzo fajny gość. Dziękujemy za uwagę. Patryk Wiśniewski, Andrzej Grudzień. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Ja za tydzień, tak. A ja z 16 lutego. O, 16. Czyli ja 8, tak? Tak, 8 będzie. Dobrze. Jakby nie liczyć. No to do zobaczenia. Pa. Dobrego wieczoru.